Witam wszystkich Państwa. Jest już popołudnie. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na dzisiejszą konferencję. Chciałbym również pogratulować organizatorom tak świetnego wydarzenia. Jestem przedstawicielem Brytyjskiego Centrum Programu Safer Internet. Jest to partnerstwo trzech organizacji pozarządowych. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy również częścią europejskiej sieci InSafe. Tak jak wcześniej mówiłem w swojej prezentacji, 20 lub 25-minutowej, jest pewna podróż online. I gdzie tu się pojawia kontekst szkoły? Jak pomóc dzieciom w tej podróży online? Jeżeli spojrzymy na to jako na podróż, to zobaczymy, że składa się ona z tysięcy kroków, tysięcy pojedynczych kroków. I jak ta podróż wygląda? Chciałbym wspomnieć jeszcze, że dzisiaj wydajemy bardzo ważny raport. Raport, który wydawany jest właśnie w dniu tej konferencji. Państwo będziecie pierwszymi odbiorcami informacji z naszego raportu. Raport ten opisuje taką podróż, jaki był początek drogi dla szkół i jak będzie być może wyglądała przyszłość udziału szkół w tej podróży. Zanim przejdę do szczegółów, chciałbym odnieść się do pewnych kwestii, pewnych problemów. Przecież mówimy tutaj o kontekście szkoły, o kontekście procesu edukacyjnego, więc pojawiają się kwestie, problemy, z którymi borykają się szkoły. Szkoły często znajdują się na froncie walki o bezpieczeństwo online. Czasami szkoły pierwsze stwierdzają, że jest jakiś problem, czasami w klasie, czasami na przerwie. I co, czego możemy od szkół oczekiwać? Jak szkoły dają sobie radę z tymi problemami? W jaki sposób zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom? Jak sprawiają, że dzieci są odporniejsze na te bezpieczeństwa? Jak powiększają ich wiedzę i umiejętności, jeśli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa w internecie? Michael przed przerwą na kawę właśnie o tym mówił. Oczywiście każda szkoła jest inna, każda szkoła jest wyjątkowa. Jest to prawda. Z perspektywy Wielkiej Brytanii, korzystając z Wielkiej Brytanii jako przykładu, mogę powiedzieć, że krajobraz, jeśli chodzi o szkoły i ich udział w zapewnieniu bezpieczeństwa online, sytuacja wygląda bardzo różnie. Z jednej strony szkoły pojawiają się w doniesieniach prasowych, w doniesieniach medialnych. W ciągu ostatniego roku były takie sytuacje mówiące o tym, że czasami szkoły zawodzą swoich uczniów, wsparcie jest niewystarczające. To jest ten zły kraniec spektrum. Mówi się na przykład o braku ochrony dla dziecka w konkretnej szkole, co się bardzo, bardzo źle skończyło. Na drugim krańcu tego spektrum są szkoły stosujące najlepsze praktyki i cała oczywiście grupa szkół, które znajdują się pomiędzy. I teraz co zrobić, aby szkoły przemieściły się od tej lewej strony naszego spektrum do prawej, czyli od złych wyników, jeśli chodzi o współpracę z uczniami i ich wsparcie, do najlepszych praktyk. I oczywiście pamiętając o tym, że każda szkoła jest wyjątkowa, to jest zestaw nauczycieli, rodziców i uczniów niepowtarzalny. Janice wcześniej mówiła o samoocenie, czy też autoocenie. W tym celu stworzyliśmy narzędzie online przygotowane dla szkół w Wielkiej Brytanii. Szkoły tutaj mogą dokonać samooceny, jeśli chodzi o ich praktyki w odniesieniu do bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa online. Jeśli chodzi o samoocenę, bo to może być dla niektórych z Państwa nowe, jak to robić online, no cóż, zadajemy sobie pytanie i następnie stawiamy się przed lustrem poniekąd, czyli osoba zadająca to pytanie może zastanowić się, jak wygląda moje działanie, moja praktyka w tym zakresie. Możemy również przedstawić obiektywną ocenę tej sytuacji, a zatem zadajemy sobie pytanie, zastanawiamy się nad tym i oceniamy w skali.
mamy od słabe do doskonałe, całe spektrum wyników i użytkownik może sam stwierdzić, gdzie znajdują się, w jakim punkcie znajdują się, jeśli chodzi o ten konkretny problem. Mogą ocenić swoją praktykę, mówiąc na przykład, znajdujemy się mniej więcej tutaj, bo tak i tak działamy. Stosujemy to do bezpieczeństwa online. Stworzyliśmy zestaw 28 pytań. I znowu w kontekście szkół. Otóż mamy zestaw 28 pytań dotyczący wdrażania w praktyce strategii bezpieczeństwa online. A zatem korzystają, jeśli chodzi o różne elementy strategii, polityki edukacyjnej, elementów edukacji i współpracy z dziećmi. Nie będę oczywiście odczytywał tych 28 pytań, natomiast pytania te zostały sformułowane po to, aby określić, jak może wyglądać ten kontekst. Bo na przykład mamy tę główną stronę, strefę 360 stopni safe i tutaj przechodzimy dalej, gdzie zadawane są pytania. Strona ta jest dostępna bezpłatnie dla szkół. Szkoły mogą się zalogować i odpowiadają na pytania dotyczące ich strategii. Oczywiście najgorsza odpowiedź to jest to, że nie mamy żadnej strategii, żadnej polityki. A najwyższy wynik to jest to, że mamy cały zestaw praktyk i rozwiązań w tym zakresie. Każda szkoła może sama dokonać oceny, gdzie się plasują w tym całym spektrum. W tym przypadku jakaś szkoła oceniła się na 3. Kolejna kwestia działania. Jak przejść do kolejnego poziomu? Jakie kroki musimy podjąć? Może bardzo drobne kroki, aby osiągnąć ostateczny cel. Ta strona została wdrożona w roku 2009 i korzysta z niej 4000 szkół. Inne korzyści z naszego punktu widzenia to to, gdy szkoły dokonają już samooceny, a zatem są to tysiące ocen z tysięcy szkół, uzyskujemy dzięki temu informacje, w którym punkcie znajdują się szkoły. W Wielkiej Brytanii możemy zagregować te dane. Możemy stwierdzić, które punkty są najmocniejsze w brytyjskich szkołach, najsłabsze i jak wyglądają trendy, jak to się zmienia z biegiem czasu. Co i tak właśnie wygląda raport, który dziś publikujemy. A zatem teraz przedstawię Państwu wyniki z tej oceny polityki bezpieczeństwa w internecie stosowanej przez brytyjskie szkoły. Raport jest z roku 2013. Autorem jest profesor z Uniwersytetu w Plymouth. Widzicie Państwo na dole adres strony, na której dostępny jest ten raport. Tam możecie Państwo sięgnąć zarówno do tego raportu, jak i do naszej dzisiejszej prezentacji. Podam Państwu pewne informacje dotyczące tego, jakie wnioski płyną z pozyskanych przez nas danych, jak kształtują się trendy i jak wygląda sytuacja na szczeblu krajowym. A zatem, cóż znaleźliśmy w naszym raporcie? Może zanim to objaśnię, to trochę informacji na temat naszego wykresu. Mamy na dole te 28 pytań, które zadawaliśmy szkołom. Dane te przygotowaliśmy w oparciu o dane z 4000 szkół. Im wyższa jest ta niebieska linia, tym gorsze są praktyki. Im niższa, im krótsza, tym lepsze są praktyki. Ale widzicie Państwo, zaznaczone jasno niebieskim te, które są najlepsze, czyli strategia i narzędzia bezpieczeństwa. Gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szkolenie pracowników i zaangażowanie społeczności. A najsilniejsze punkty, zdaniem szkół, to są stosowanie filtrów, czyli blokowanie pewnych treści i strategia, polityka stosowana przez szkołę. A zatem wiemy, że szkoły mają dobry zakres polityki. Co jest dla nas ciekawsze? Jakie są słabości? Które punkty są najsłabsze? Na czym musimy skoncentrować nasze wysiłki? Jak musimy wspierać szkoły? Co musimy zrobić, aby te słabości udało się przełamać? I widzimy szkolenia.
I prawdopodobnie to jest główne przesłanie naszego raportu. Otóż stale nauczyciele nie mają dostępu do szkolenia, nawet podstawowego szkolenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, bezpieczeństwo online. Więc jest to jeden z podstawowych wniosków z naszego raportu. Kolejna kwestia to angażowanie społeczności, monitorowanie i ocena wdrażanych praktyk. Przyglądając się danym bardziej szczegółowo, to mamy dane dla szkół podstawowych i średnich. I znowu taka sama zasada, 28 pytań, każda kreska to konkretne pytanie, im wyższa czy też dłuższa kreska, tym gorzej, im niższa, tym lepiej. Niebieskie kreski szkoły podstawowe, czerwone szkoły średnie. Następnie możemy porównać, w czym dobre są szkoły podstawowe, a jak to wygląda w odniesieniu do szkół średnich. Widzimy teraz zakreślone na niebiesko. Otóż infrastruktura techniczna. Widzimy, że w szkołach podstawowych infrastruktura jest gorsza, gorszy sprzęt. W związku z tym to wpływa również na filtry, na hasła, na zabezpieczenia. W innych przypadkach tak naprawdę te kreski są prawie równe, a w innych szkoły średnie wypadają gorzej niż podstawowe, chociażby jeśli chodzi o szkolenie. I to jest bardzo ważna informacja. Co możemy zrobić, aby wesprzeć te szkoły, aby podnieść standardy, aby wdrożyć rozwiązania, które pomogą szkołom? Oceniając sytuację z biegiem czasu, uśredniliśmy pewne dane i widzimy, do jakiego stopnia szkoły podstawowe poprawiły się w ciągu ostatnich 3 lat. I widzimy, że nastąpiła znaczna poprawa. W porównaniu ze szkołami średnimi w tym samym okresie widzimy, że w niektórych przypadkach tak naprawdę wyniki nawet spadły. A zatem to już jest powód do niepokoju. Ale pojawiły się oczywiście obszary, w których sytuacja się poprawiła w ciągu ostatnich 3 lat. Zaobserwowane trendy. Po raz pierwszy ujęliśmy ten element w naszym raporcie. System funkcjonuje od roku 2009 i widzimy, w którym punkcie znajdowały się szkoły wtedy, a co dzieje się teraz. Wyekstrahowaliśmy te wczesne dane, dane z roku 2010, i przedstawiliśmy je graficznie jako zmianę w ciągu ostatnich 3 lat. I widzimy, jak ta podróż, jak ta zmiana przebiegała. Z jakiegoś powodu odwrócono ten wykres, czyli tutaj im wyżej unosi się ta linia, tym lepiej w porównaniu z poprzednimi danymi, gdzie im niżej, tym lepiej było. To po prostu chyba celem było to, żeby Państwa zmylić. Chodzi tutaj o to, że ten cały wykres się przesuwa. Więc niebieska krzywa to jest 2010, potem jest 2011 i sytuacja poprawia się rok po roku. To pokazuje tą podróż, ten postęp, który został osiągnięty i poszczególne działania, które temu towarzyszą. Ten proces cały czas jest kontynuowany i szkoły idą do przodu. Największe poprawy widać właśnie w tym zaznaczonym teraz obszarze. Dotyczące właśnie bezpieczeństwa online. Tam najwięcej zmian nastąpiło. Jeżeli teraz rozbijemy to na poszczególne aspekty, to ilustruję, co udało nam się w ciągu 3 lat osiągnąć, jeśli chodzi o pomoc szkołom, żeby osiągnęły właśnie postęp. Mamy tutaj poprawę rzędu 25-35% w tym okresie i w poszczególnych aspektach. To jest bardzo satysfakcjonujący wynik. I w końcu mówiłem o polityce krajowej. Mamy takie zmiany w tym zakresie z angielskiej perspektywy.
mamy od 2012 taki specjalny inspektorat, który rozpoczął traktowanie bezpieczeństwa internetowego jako część ich inspekcji czy też kontroli szkolnych. Zmieniło to chociażby pytania, które zadają szkołom. I zastanawialiśmy się, czy to będzie miało to wpływ na dane, jeśli chodzi o ratingi, rejestracje. Przyjrzeliśmy się danym, czy jest jakaś korelacja, jeśli chodzi o wrzesień 2012 i okres późniejszy. Tutaj widzimy liczbę rejestracji we wrześniu. Tak naprawdę w okresie 6 miesięcy po wrześniu 2010, potem 2011 i 2012 widać dramatyczny wzrost. I to przypisujemy zmianom polityki krajowej. Tutaj z kolei konkretne liczby odzwierciedlające tą zmianę i widać, że tutaj jest to bardzo wymowne. Tutaj działalność ratingowa miesiąc po miesiącu. Tutaj widzimy również znaczny wzrost ratingu. Szkoły są bardziej zainteresowane, ponieważ w trakcie kontroli szkolnych takie pytania mogą się pojawić, więc szkoły muszą coś tutaj w tym zakresie zrobić. Tutaj udało nam się zmierzyć ten wpływ. I w końcu, podsumowując to wszystko, raport, który zawiera więcej szczegółów i oczywiście możecie Państwo się z nim zapoznać, przestudiować, ale jeśli chodzi o narzędzia samooceny, uważamy, że jest on bardzo praktyczny, ponieważ bierze pod uwagę poszczególne uwarunkowania szkolne i jednocześnie pokazuje nam dane, umożliwia mierzyć wpływ, pokazuje, jakie są słabe strony i silne strony poszczególnych placówek, gdzie można dodać wartość. Możecie Państwo zapoznać się z tą prezentacją, jak i z raportem. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, David. Czy są jakieś pytania? To nie jest pytanie, ale komentarz. Bo my stworzyliśmy coś bardzo podobnego. Dla wszystkich krajów europejskich. Więc staramy się stworzyć taki dobry obraz, jak wygląda sytuacja w Europie. Dla tych osób, które są z krajów w Europie kontynentalnej. Możecie Państwo zapoznać się z takimi podobnymi narzędziami. Oczywiście jest różnica, jeżeli chodzi o strukturę w szkołach. Nie wszędzie jest ona taka sama. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Czy to narzędzie jest dostępne w języku polskim? Kto wypełnia te kwestionariusze? Czy to jest dyrektor szkoły, czy ktoś inny? Czy jakiś zewnętrzny ekspert? Czy jest to zespół złożony z nauczycieli? Bardzo dobre pytanie. Odpowiedź, jeśli chodzi o to, kto wypełnia tę ankietę, chcielibyśmy, żeby był to zespół ludzi w szkole, więc często z perspektywy brytyjskiej przekazuje się te kwestie informatykom, zespołom technicznym, a uważamy, że to jest niewłaściwe podejście. Bo jeżeli ktoś pojawia się z narkotykami w szkole, to nie pytamy chemika w szkole, skąd wziął się ten problem. Chodzi tutaj raczej o kwestie ochrony dzieci i zmianę pewnych zachowań.
i musi być takie holistyczne podejście całej szkoły. Staramy się, żeby to było takie szersze podejście. Również osoby wypełniające ten kwestionariusz rekrutowały się z różnych środowisk.